mamy do czynienia z pierwszym etapem tej inwestycji, który jest na ukończeniu. Przed nami jeszcze dwa kolejne etapy, to jest remont elewacji całkowity oraz remont otoczenia tej szkoły. Inwestycja polega na całkowitym remoncie i dostosowaniu do działań przygotowujących dzieci do praktycznych zajęć. Inwestycja, która już jest przeprowadzona, która polega na remoncie trzech pięter, polegała oprócz prac dostosowawczych także do przystosowaniu klas do nauki czterech osób w jednej klasie, w jednym oddziale, bo takie są wymogi. My zgodnie z przepisami powinniśmy dostosować się właśnie do takiego standardu. Inwestycja kosztowała 4 miliony złotych. W tym budynku będzie przebywać około 40 uczniów. Będą prowadzone zajęcia właśnie w klasach czteroosobowych pod opieką co najmniej dwóch opiekunów w każdym obiekcie. Do tego wyremontowana została sala gimnastyczna. Sala gimnastyczna będzie służyła zajęciom wychowania fizycznego dla 8 uczniów jednocześnie. Bo trzeba powiedzieć, że uczniowie są tutaj w różnym wieku, to nie tylko dzieci, ale też osoby dorosłe, które czasami nawet 24-letnie, które uczą się wykonywania konkretnych zawodów praktycznych w ramach zajęć. Są dowożone tutaj transportem dedykowanym przez miasto specjalnie dla nich. Także ten transport jest zapewniony przez miasto. Tutaj nie ma poruszania się komunikacją miejską. W ostatnich latach jest to obszar, w którym myśmy bardzo dużo inwestycji przeprowadzili, także w obiekcie zespołu szkół, który jest za państwem. Tam między innymi powstały bardzo duże pracownie gastronomiczne, także zapraszam też do oglądania, ale też pracownie mechaniczne. Została odnowiona elewacja, zostały z sieci przełożone i zmodernizowane, także to są obiekty, które w chwili obecnej podlegają silnej rewitalizacji. Po lewej mojej stronie w najbliższym okresie będziemy podpisywać, znaczy w tym miesiącu jeszcze będziemy podpisywać umowę o dofinansowanie na budowę BCU, czyli Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektromobilności. Także tutaj ten obiekt także będzie bardzo nowoczesny i będzie służył do nauki w takiej bardzo nowoczesnej branży w chwili obecnej. To jest 40 uczniów z tej szkoły, tak jak mówię, klasy po czteroosobowe, zajęcia WF-ów 8-osobowe na osobnej sali gimnastycznej, także zajęcia sensoryczne w specjalnie przystosowanych salkach. My w chwili obecnej jesteśmy w trakcie przygotowania przetargu na wyposażenie tych salek. W grupie tych 40 osób są również osoby, które będą mogły nabyć umiejętności takie życiowe, codzienne. Niekoniecznie ich finał edukacyjny musi się kończyć przysposobieniem do pracy, natomiast ci uczniowie, którzy będą gotowi, chętni, tutaj są możliwości do tego, żeby te praktyki odbywać, tym bardziej, że w poprzednich latach uczniowie tutaj byli dowożeni ze zespołu szkół specjalnych na takie zajęcia. Także traktujemy wszystkich indywidualnie. Tutaj nie jest prawdą, że jest konieczność zdobywania zawodu jakiegokolwiek. Jest możliwość nabycia pewnych umiejętności, które mogą być przydatne, być może dadzą samodzielność na rynku pracy. Rozglądamy się za możliwością finansowania, bo mamy już przygotowany projekt ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego i przedszkola specjalnego. To jest w jednym budynku z salami terapeutycznymi. Jest lokalizacja, jest poczyniony projekt, jest gotowy. Jeżeli tylko uda się zdobyć środki, to podejmiemy działania związane z realizacją tego projektu. I lokalizacja jest tak pomiędzy Grudzicami a Maliną, tam nad tymi stawami. To nie jest jedyne działanie. Staramy się nie tyle mnożyć obiekty, co rozśrodkować. Także to nie jest tak, że tutaj w tym budynku będą nauczyciele biegać w ciągu jednego dnia
wariatami z powrotem. Tutaj będą dedykowani nauczyciele do pracy z tą młodzieżą w danym dniu. No być może w innym dniu będą w innym obiekcie, ale to nie jest takie przemieszczanie się w ciągu jednego dnia. I to, co jest bardzo ważne, co powiedział pan prezydent, że wszyscy uczniowie tu będą dowożeni specjalnym transportem. Po Opolu jeździ codziennie 11 busów dedykowanych dla osób niepełnosprawnych, które dowożą dzieci, młodzież do szkół i przedszkola specjalnego. I to jest codzienność. Te szczekające psy, biedne, niechciane, do tego dojazd, mówi nam się busy. Proszę państwa, to ja zapraszam któregoś z silnych panów, który weźmie dzieci, te, które dojeżdżają autobusem i tym wózkiem po tych torach hop, 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 przez płot sobie przejedzie. Nie wszystkie dzieci mają zagwarantowanego busa. Część mam, która to nam komunikuje, stricte, które jeżdżą te dzieciaki na wózkach, nie mają takiej możliwości. Niestety dowożą je same z pewnych względów. Proszę państwa, my również jeździmy z tymi dziećmi na prywatne rehabilitacje i my musimy przejechać w sensie, wiecie, te dwa szlabany. Dla nas to jest utrapienie tutaj dojeżdżać. Okolica jest nieprzyjazna, jest brudno. Wyrzuca się nas na śmietnisko tak naprawdę. Wokół mamy chyba spalarnię w jakiejś fabryce. Smród, brud i ubóstwo. To są dzieci wysoko wrażliwe, potrzebujące jak najlepszej opieki, zaopiekowania przez miasto. Proszę państwa, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Iskierka, przedszkole, które 4 lata, wiem, bo mamy 4 lata, starali się o budowę placówki dla siebie, bo nie mieszczą tych dzieciaków. Dzieci jest coraz więcej. Naprawdę miasto nie dba w ogóle o te osoby. I to nie jest problem tylko nas, ale również i osób starszych, bo nie dostaliśmy opiekunów, asystentów. Na całym miastu było bodajże 50 czy 60 opiekunów i to było rozdysponowane między rodziców, a osoby starsze, takie leżące, niedołężne, o nich również się zapomina. To jest problem całego miasta. Dojazd zapewnia miasto dedykowanym transportem dla wszystkich uczniów tej szkoły. Będzie po prostu osobna komunikacja zapewniona. Otoczenie jest otoczeniem oświatowym. Tutaj od lat prowadzone są zajęcia dla całego miasta, jeśli chodzi o szkolnictwo branżowe, techniczne. Są warsztaty zaawansowane, gastronomiczne, mechaniczne, mechatroniczne. Jeśli chodzi o nowe projekty, to będziemy tu realizować branżowe centrum usług w branży elektromobilności, bardzo nowoczesny obiekt. W ostatnich latach wykonano było tutaj wiele prac, między innymi właśnie budowa pracowni mechanicznych, termomodernizacja, wymiana sieci. Jest to obszar, w którym jeśli chodzi o placówki oświatowe, inwestujemy chyba w ostatnich latach najwięcej, albo przynajmniej jest to jeden z czołowych miejsc, jeśli chodzi o inwestycje. Także otoczenie jest po prostu światowe. Setki uczniów tutaj przebywają w ciągu dnia i uczą się zawodu. My zapewniamy opiekę oczywiście taką, jaka powinna być w szkole specjalnej. To są osoby, tutaj też chciałem podziękować pracownikom szkoły specjalnej nr 13. To są wspaniałe osoby, które z wielką pasją realizują trudne też zajęcie. Oczywiście jeśli chodzi o zawód nauczyciela, szczególnie w tym kształceniu specjalnym, to mamy problem z fachowcami. Także to jest, znaczy nie tyle z fachowcami, co z nowymi osobami, które by pełniły, przygotowane były do tego zawodu. Jest to problem ogólnopolski, w ogóle w branży oświatowej dosyć mocno obecny. Jest coraz mniejsza szansa znalezienie na rynku pielęgniarek, bo to też jest pewien problem. One przechodzą do tych miejsc, gdzie po prostu wynagrodzenie może być większe. W związku z tym borykamy się z takimi problemami, ale zapewniamy ciągłość i pełną opiekę dla uczniów naszej szkoły.